23 czerwca 2013 na ulicy Wały Jagiellońskie 20 w Oleśnicy powstał nowy oddział Future Buddy, otwarty przez Pawła Gęzowskiego wraz ze swoim wspólnikiem. I jesteśmy tu na takim właśnie oficjalnym otwarciu. Jest parę osób tutaj zaproszonych gościnnie, to później będziemy wszystkim mówić. Lokal z zewnątrz może nie jest jakimś tam super budynkiem typu szklane okna, ale w środku fajnie odrestaurowany, nawet z naszymi aktualnymi zdjęciami, znaczy moim i jej ojca Pawła Grześkiem Gęzowskim. No, będziemy tu się udzielać, też wspomagać tych trenujących, żeby forma wzrastała. Będziemy odwiedzać Pawła. Od niego wziąłem też nazwę klubu. Bo chcę, żeby nasz klub był utożsamiany z najlepszymi. A za takie uważam Łukasza, bo jest naprawdę genialnym trenerem, wspaniałym człowiekiem i ja mówię, zrobił dla mnie naprawdę bardzo dużo. Moim rodzicom, kochany. Brawo! Trenerowi mistrzu, proszę bardzo. Spinaj się. Drabiny masz jakąś? Dasz radę. Puść mnie, puść mnie. Puścić? No. Co to nie? Ma to? Tak? No to ty do mnie. Nie byłbym czego? Nie, bez tego to na pewno. Ja muszę powiedzieć, że jestem też jakby takim prekursorem wyglądu po Grześku Gęzowskim, który był wzorem w 90-tych latach do naśladowania. No i myślę, że dalej jest. No. Niedościgniony. Łukasz już obiecał, że będzie przyjeżdżał na treningi do nas. Zwłaszcza nóg. Tak jest. No to umiemy robić sobie. No. No to jeszcze. Chcemy zrobić tak. Tu macie sklep z odżywkami. Będziemy robili odżywki przed treningiem, po treningu, jak ktoś będzie chciał, przed treningówki jakieś. Wodę, napoje, wszystko będziemy mieli i zimne, i ciepłe, jak to woli. Dzisiaj możecie się częstować, tam leżą krótkie odżywy, w takich małych flaszek też możecie sobie brać. W kubeczkach są porobione odżywki białkowe, węglowodanowe, batony potrojone i tak dalej. Możecie się częstować. Chłopaki powiedzieli, obiecali, że dzisiaj robią trening. To jest Jarek Matuszczyk, też zawodnik, startuje. Marcin Pawłowski, bardzo też bym chciał mu podziękować, że przyjechał do nas. Też wicemistrzostwo Polski zdobyłeś? Trzeci. Brązowy medalista mistrzostw Polski. To tutaj dalej. Gdzie jest Dorotka? Tu mamy, tu. Dorotka! Dorota Galińska. Chyba nikomu nie trzeba, gdy się... Kolor włosów. Właśnie. Nowym prezent. Tak jest. Wielokrotna mistrzyni Polski fitness i gimnastycznym sylwetkowym. Bardzo chciałem podziękować, że przyjechała. Dzięki za zaproszenie. Tak. Dorotka tutaj do nas przyjechała, małżonka Łukasza, moja żona, Michał, Maciek, Patryk. Jutro chciał jechać, ale nie załapał. Wiadomo, że każdy trenuje, tam robi masę jakąś coś. Tak człowiek tam też będzie do takiego wyniku, no bo to można powiedzieć, że jest wynik spektakularny, żeby 5 miesięcy przygotować się. Można powiedzieć, że wyglądu świniaka do naprawdę do pozazdroszczenia na starcie niejednemu zawodnikowi, który startuje wiele lat. Czyli wiadomo, no, trzeba się przyłożyć z odpowiednią wiedzą, no, i wytrwałością, no, bo to jest najważniejsze. No i oczywiście w tak szybkim i bezpiecznym względzie tworzenia siłowni, bo jeszcze takiego to nie widziałem. Lubimy działać, lubimy tempo. No?
dyspozycją przede wszystkim zacięciem, że można spełniać marzenia. Ta siłownia też jakby taki kolejny etap w karierze, bo przecież to nie jest przygoda z kulturystyką, tylko kariera. Co pokazało debiuty, czy chociażby ostatnie wicemistrzostwo kraju w Warszawie. Pan Tyskin pokazał, co to jest pasja, że jak się coś chce, to można osiągnąć wiele. Duża też na pewno zasługa tu i motywacja żony, rodziców, także Paweł, dlatego są tam też wielkie brawa. Wspaniałe, wielkie towarzystwo, które dzisiaj mam właśnie dla ciebie. Po całej Oleśnicy, że tu będzie także fitness club i że będzie tutaj się, będą się rozkręcać zajęcia, także myślę, że to też warto już po prostu rozgłaśniać taką informację. No i ktoś powiedział, że czasami przyjedzie zajęcia poprowadzić również. Tak, przyjedzie. Myślę, że się to nadaje. No to super. Dobra, tak. Dziękuję bardzo. Dobra, to co, to zaczynamy.